Dzisiaj snop naszych 50 lat służby kapłańskiej składam przy ręce Matki Bożej, Jezusowi lecznemu kapłanowi, w którym kapłańscy uczestniczymy. Z okazji tego naszego złotego jubileuszu chciałbym serdecznie podziękować księdzu arcybiskupowi Wacławowi Depo, który przewodniczy naszej wielkiej uroczystości jubileuszowi i który słowo mówiące o istocie kapłaństwa nam przekazał. Dziękować także za współpracę, że wytrzymuje czasem z moimi skrajnymi zachowaniami, ponieważ jestem nietypowym biskupem, on mi wszystko to akceptuje i daje mi zawsze zielone światło. Chcielibyśmy serdecznie podziękować, że jesteście z nami, a także wszystkim księżom towarzyszącym nam, rodzinom naszym, przedstawicielom parafii, dzieciom, królowi, który niespodziankę nam zrobił, oprawę panną zrobił. Chcielibyśmy wszystkim za wszystko podziękować, także naszym kochanym ojcom Paulinom, bo poszelica każdego roku przez 50 lat, 20 czerwca, tutaj odnawialiśmy naszą posługę kapłańską przy ołtarzu Matki Bożej Częstochowskiej. Kontakt z dziećmi powoduje, że wydaje mi się, że jestem jeszcze nastolatkiem, który może śpiewać, tańczyć, poskakiwać z nimi. Wiadomo jest sprawą, że fizycznego starzenia nie ograniczymy, czasem możemy ograniczyć, ale psychicznie staram się być bardzo pogodny, radosny. Wiadomo jest sprawą, że są różne momenty, już częściej jestem osłabiony, kiedyś mogłem bardzo solidnie harować i tego nie odczuwałem, a teraz uśmiecham się, kiedy już ta słabość fizyczna przychodzi. Są jednak momenty, gdzie szybko się relaksuję i staram się stworzyć życia. W filmie w ogóle wiemy, że on chciał zdawać do szkoły aktorskiej, to jest powiedziane w filmie. On też oczywiście spełnia się jako aktor, bo występuje w Ziarnie, bo występuje w telewizji Trwam. On jest świetnym współpracownikiem. Ja kilka razy naprawdę prosiłem, żeby czy jakieś pasaże nakręcić, gdzieś musieliśmy jechać, no to chodził chyba przez 40 minut i cały czas wyprostowany jest. Ja sobie życzę takich po prostu takich współpracowników zawsze na planie, bo to jakby biskup Bogosław jest taki, że jak się umawia na 8, to jest o punkt 8, jak jest do 16, to on jest do 16, także to jest fajna praca. To nie jest tak, że on mówi: oj Michałku, przepraszam, bo musiałem coś zrobić. Nie, po prostu on przyjeżdża, jest punktualny i bardzo pracowity. To jest w ogóle, ja nie wiem, jak skąd on bierze takie siły. Ja jestem częstochowianinem i od dziecka byłem związany z Jasnogórą. Stąd moja mamusia też wszystkie noweny odbywała na Jasnogórze i chodziła pieszo. Urodziłem się na Zawadach, więc to był kawałek drogi. Szło się chyba do godziny, prawda? W każdym razie Jasnogóra jest dla mnie jak gdyby drugim domem, gdzie teraz szczególnie wszystkie jubileusze każdego roku przez 50 lat odbywaliśmy 20 czerwca w kaplicy Matki Bożej. Przypominam dzieciom, młodzieży dorosłym, że mamy trzy matki. Matkę, która nas urodziła, Matkę Bożą, którą otrzymujemy od Pana Jezusa i Matkę Ojczyznę.
i musimy te trzy matki bardzo kochać, prawda? Ta trójca jest dla nas wykładnikiem naszej prawdziwej miłości do całego świata.